Pierwszy kongres Forum Hurtowe już za nami. To bezprecedensowe wydarzenie dla naszego regionu, poświęcone było w szczególności producentom, hurtownikom, importerom i eksporterom. Pierwszy kongres Forum Hurtowe miał na celu stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń związanych z szansami i zagrożeniami wychodzenia polskich przedsiębiorstw z rynku MŚP na rynki zagraniczne oraz zapoczątkowania szerokiej dyskusji na temat kierunków i trendów w rozwoju handlu na rynkach globalnych. Mamy nadzieję, że iż była to pierwsza edycja kongresu, to w dużej mierze udało się pokazać potencjal polskich przedsiębiorstw, organizacji samorządowych i biznesowych. Było energetycznie, było ciekawie, zaskakująco i właśnie to doceniam w tym, że parę rzeczy mnie zaskoczyło i parę rzeczy z tego kongresu wyciągnę i wyniosę dla siebie. To bardzo ciekawa impreza, godna promowania i powielania. Myślę przede wszystkim, że takich imprez powinno się odbywać i więcej, i częściej w skali całej Polski, dlatego że to są spotkania, które łączą przedsiębiorców, ale lokalnych. Imprez centralnych, dużych konferencji jest w całej Polsce cała masa, ale wydaje mi się, że brakuje takich właśnie małych imprez lokalnych, które regionalnych, może nie lokalnych, a regionalnych, które pomagają się przedsiębiorcom w danym regionie. Po pierwsze poznać, po drugie nawiązać kontakty, po trzecie nawiązać jakąś współpracę, być może z tego coś wyjdzie. Firmy mogły usłyszeć właśnie, jak mają prowadzić biznes, jak pozyskać środki, jak również eksportować w kraju czy za granicą, sprzedawać swoje produkty. Jak może eksportować, ażeby nie narazić się na straty. Ta impreza jest bardzo pomocna dla przedsiębiorców i myślę, że w przyszłym roku, kiedy już będzie drugie forum hurtowe, to my jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna bardzo chętnie będziemy uczestniczyć w tym forum. Kongres Forum Hurtowe w Jedlinie Zdrój to fantastyczne wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą wyjść poza granice kraju, poza granice Polski, żeby rozwijać swój biznes, żeby promować Polskę. Miejsce, w którym można poznać narzędzia, w jaki sposób się zabezpieczyć, skąd brać środki, w jaki sposób finansować te przedsięwzięcia. Sami praktycy, dużo dobrej energii i przede wszystkim bardzo wartościowe kontakty, bo to miejsce, gdzie łączy się biznes ze środowiskiem polityki, które różnie ludzie do tego podchodzą, ale w tym miejscu to wszystko się jednoczy z pasji do tego, żeby łączyć, a nie dzielić i żeby promować Polskę i polski biznes za granicą.